Witam wszystkich ponownie. W tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak wykorzystać zalety sterowania PWM, na przykład w pompach obiegowych. Jak to skonfigurować, jak napisać program w postaci skryptu i tak naprawdę bezkosztowo zrobić sobie fajne sterowanie własnej pompy obiegowej. Tak naprawdę jest to kontynuacja poprzedniego filmu o konfiguracji PWM i oczywiście dwóch następnych. Jak grać domotnicze na malinie i jak skonfigurować bardzo znany nam moduł ESP 8266. Na rynku jest wiele pomp tego typu. Ja akurat polecam tutaj pompy obiegowe firmy Grundfos. Mają duże zastosowanie i duży wachlarz możliwości, a także można sobie wybrać odpowiednią pompę do swojego systemu. Oczywiście wybór pompy to już jest temat na inny odcinek, bo jest dosyć szerokim tematem. Tu zajmiemy się głównie czysto konfiguracją i jak można sobie fajnie zrobić sterownik do takiej pompy. Oczywiście za małe pieniądze i bezkosztowo. Jak wiecie, w nowoczesnych kotłowniach, nowoczesnych domach znajduje się kilka takich pomp. No i do takiej pompy oczywiście trzeba dobrać odpowiedni sterownik. Na rynku jest dużo tych sterowników i są lepsze i gorsze, ale wydaje mi się, że nie ma co przepłacać i kupywać jakieś drogie sterowniki, które tak naprawdę nie są warte swojej ceny. Jeśli porównujemy oczywiście te sterowanie, co tutaj Wam przedstawię. Oczywiście te sterowanie jest za pomocą domoticza i w domoticzu można sobie wszystko tutaj zrobić. Nie potrzebujemy jakichś dodatkowych programów, jakichś dodatkowych innych rzeczy. Tutaj w domoticzu mamy wszystko, co potrzeba nam do zrobienia tego. Na potrzeby filmu tutaj zrobiłem tutaj taki prosty schemat instalacji, w którym w każdym domu prawdopodobnie się znajduje. Tu zastosowane są trzy pompy. Tutaj jest pompa obiegowa do cyrkulacji wody wymiennika płytowego, to jest pompa do cyrkulacji wody, w tym przypadku kaloryferów, i tu druga pompa, trzecia pompa w sumie do cyrkulacji podłogówki. Oczywiście może być jeszcze pomp więcej, na przykład do cyrkulacji wody obiegowej ciepłej. Jak widzicie, też są zastosowane tutaj termostaty i też można sobie fajnie tutaj z wszystkim sterować. A także, jak widzicie, zawory elektromagnetyczne, które można sobie włączać i wyłączać. Dodatkowo mamy też czujniki temperatur, które pokazują nam aktualne tutaj wartości. W tym filmie zajmiemy się tylko tą stroną, czyli pompą obiegową wody cyrkulacyjnej wymiennika płytowego pompy ciepła. Zanim przejdę do omawiania, jak to zrobić, jak to wszystko uruchomić, powiem Wam tak w skrócie, na jakiej zasadzie to sterowanie będzie polegało. Polegało będzie na tym, że pompa obiegowa, która ma tutaj, jak widzicie, kilka opcji, możemy sobie wybierać od 0 do 100%. I tymi poziomami będziemy tutaj sobie ją modulować, jej prędkość obrotów, a na końcu będziemy widzieć to tutaj na monitoringu przepływu wody. Ta pompa będzie tutaj modulowała się za pomocą tutaj tego czujnika temperatury. To jest czujnik temperatury umiejscowiony na od strony kompresora strony gazowej. Czyli tak w skrócie, jeżeli pompa ciepła zaczyna pracować, tutaj oczywiście będzie nam się podnosiła temperatura. Ta temperatura będzie się podnosiła od przykładowo 20 stopni w tym przypadku do 50, a nawet 60 stopni. I ten czujnik będzie nam po prostu dawał sygnał do tej pompy, która będzie sobie modulowała na podstawie tutaj tej temperatury odpowiednio prędkość przepływu. Tak to w skrócie będzie wyglądało. Teraz przejdziemy do opcji, jak to wszystko zrobić. Przechodzimy do konfiguracja, więcej opcji, zdarzenia. Tu mamy wszystkie czujniki, które będziemy mogli sobie tutaj w naszym prostym programiku na podstawie skryptu używać. Wybieramy sobie język programowania. Mamy tu do wyboru 4 bloki: Python, Lua i Desenvance. Oczywiście bloki, które będziemy używać właśnie w tej chwili, jest to najprostszy graficzny język do pisania prostych programów. My go sobie właśnie użyjemy. Do bardziej zaawansowanych programów i skryptów oczywiście możemy sobie użyć tych tutaj, ale w naszym przypadku nie są one potrzebne, a ten program jest na tyle prosty, że każdy będzie sobie mógł to zrobić bez żadnej tutaj, bez żadnej większej znajomości tego języka.
Dla tych osób, które będą chciały bardziej zgłębić ten temat, polecam stronkę Bloki i tu można sobie zobaczyć, jak to fajnie wygląda i mamy tutaj fajny konwerter. Na przykładzie możemy sobie tutaj skonwertować na inne języki, które chcemy sobie używać w przyszłości. Są to języki oczywiście bardziej profesjonalne i trzeba mieć troszeczkę już wiedzy na ten temat. Tu jak widzicie, sam język programowania w postaci graficznej Bloki jest bardzo prosty i każdy będzie mógł sobie to zrobić w własnym zakresie bez żadnej dogłębnej wiedzy o innych językach bardziej profesjonalnych, jak tutaj mamy. Jest to taki konwerter, że możemy sobie w różny sposób konwertować języki w jedną i w drugą stronę. Także polecam, jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany. Oczywiście linka do tej strony puszczę poniżej, będzie udostępniony poniżej filmu. Wracając do naszego domotnicza, oczywiście wybieramy sobie Bloki. Jak widzicie, mamy tutaj ekran, który będziemy się posługiwać do budowania naszego programu. I nazwijmy go na przykład pompa. Dobra, to zaczynamy pisać tutaj programik do naszej pompy obiegowej. Dobra, to jest nasz pierwszy poziom, który po prostu, gdy temperatura na cieczy wyjście jest mniejsza od 23, powinien się wyłączyć, powinna się nam wyłączyć tutaj ta pompa. No i po kolei robimy dalej według analogicznego schematu. Dobra, mamy już utworzony tutaj sobie skrypcik. Skrypcik polega na tym, że tak, że temperatura jak jest mniejsza od 23, powinna się pompa nasza wyłączyć i odpowiednio między 23 a 24 powinien się włączyć 10 level, czyli 20%, od 23 do 25, 20 level, czyli 40% i tak analogicznie, aż do 28 stopni. Teraz sobie to zapisujemy. I przechodzimy zobaczyć, jak to wygląda w realu. Tu mam tą temperaturę, ja sobie ją zasymuluję zaraz. Ja tu zasymuluję temperaturę i powinna nam tutaj pompa wystartować. Będziemy widzieć tutaj po przepływie. Jak widzicie, pompa pracuje, no ale coś tutaj brakuje. Nie wiemy, czy ta pompa, na którym poziomie ona chodzi. Dlatego tutaj zrobiłem takie przyciski, które będą nam pomagały ustalić, w jakiej ona po prostu tutaj jest, na jakim poziomie. I teraz to zrobimy. Po prostu dodamy tutaj te przyciski do naszego skryptu. Przechodzimy do konfiguracji z powrotem. Wdrażania. I tu musimy dodać te przyciski. Dobra, dodaliśmy te przyciski, zapisujemy, przechodzimy do naszego planu i powinniśmy mieć tutaj już przyciski wpięte, by nam pokazywać dane obciążenie. Jak widzicie, pokazuje nam wszystko, działa. Tylko jest jeden problem tego rodzaju, że te przyciski z powrotem nie przechodzą do swojego poprzedniego stanu. Także musimy zrobić jeszcze jeden pewien taki numer. Już wam pokazuję.
Po prostu dodajemy do każdego poziomu przycisk off do każdego. Dobra, i tak analogicznie musimy sobie dodać do pozostałych tutaj części naszego programu. Dobra, tak wygląda finalnie ten skrypt sterowania właśnie pompą. Tu zrobiłem małą pomyłkę, po prostu zamiast znaku mniejszym dałem większą i po prostu no nie działało to. Ale teraz to poprawione jest na wszystkich tutaj poziomach. Dodałem także dodatkowo tutaj 60 stopni, no można dać nawet więcej, 90. Oczywiście każdy dopasowuje tutaj do swoich potrzeb. W każdej chwili można sobie tutaj to zrobić i to będzie działało. Dobra, przejdźmy teraz do tutaj naszego ekranu. Ja tutaj zasymuluję tutaj tą temperaturę i powinno w sumie co jeden stopień wzrastać, jak widać, jeden poziom, czyli co 20 stopni. Co 20%. Jak widzicie, ładnie się wszystko moduluje. Tutaj za pomocą temperatury. Co jeden stopień wzrasta na jeden poziom. Jak widać, to wszystko działa. I teraz powinna temperatura spadać. I oczywiście automatycznie powinny obroty też spadać. Oczywiście to jest taki przykład. Tutaj do tego można też dołożyć tutaj zawód, tutaj elektromagnetyczny w czasie, gdy pompa stoi, żeby po prostu woda się mogła, żeby się nie cofała i szła tutaj z innych układów tutaj do naszego bufora. Także możliwości jest dużo i wiadomo, to jest taki prosty przykład, który chciałem wam pokazać, jak to fajnie modulować pompą i jak to fajnie wszystko wygląda. Mam nadzieję, że się temat spodobał i kogoś zainspiruje do zrobienia takiego czegoś. I nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. To będzie znak taki, że po prostu temat się podoba i jak będzie zainteresowanie, będę tutaj rozwijał i będę nagrywał dalsze filmy. Także pozdrawiam i do usłyszenia do następnego filmu.